Jesteśmy w naszym segmencie z Ducati Scrambler i to nie jest przypadek, ponieważ chcemy raz opowiedzieć Wam, czym różnią się konkretne modele Scramblera, a pytacie o to i tutaj w salonie, i w internecie, więc to jest ten moment, w którym się dowiecie, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, a dwa, mamy na nie specjalną, naprawdę fajną ofertę, więc co, zapraszam do filmu. Znacie bardzo dobrze już next-genowe wersje z Scramblera i wiecie o tym, że to są udane motocykle. Zresztą też wiecie o tym, bo wielokrotnie powtarzałem przy prezentacji konkretnych modeli, że bardzo wdzięczne wprowadzeniu, ja osobiście po prostu lubię na nich jeździć. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym one się charakteryzują, jeżeli chodzi o każdy kolejny model, czym tak naprawdę są do siebie podobne i kto w jaką stronę powinien skierować swój wzrok, jeżeli chce właśnie na Scramblera usiąść. Zacznijmy jednak od tego, jaką mają cechę wspólną. W tym wypadku jest to silnik, oczywiście V-ka o pojemności 803 cm sześciennych, V-ka o mocy 73 koni i 64 Nm, więc no jest to naprawdę fajny, elastyczny silnik, który jest no bardzo wdzięczny w tym średnim zakresie obrotów. I powiem Wam, że nawet jeżeli na co dzień jeździcie na dużo mocniejszych sprzętach, a chcecie motocykl, który jest po prostu fanbajkiem, i to też już kilka razy Wam wcześniej mówiłem, to ta jednostka Wam to dostarczy. Natomiast jeżeli chodzi o Scramblera, to nie jest kwestia tylko jednostki napędowej, to jest kwestia całej konstrukcji, która jest po prostu spójna ze sobą. I właśnie Scrambler Icon, którego tutaj widzicie, to jest taki podstawowy model Ducati Scramblera. Widzicie bardzo fajną kierownicę, która no, umożliwia kontrolę nad tym motocyklem w prosty sposób. Mamy zawieszenie od kajaby, zawieszenie, które jest dość miękkie, ale jednocześnie bardzo dużo wybacza i zdarzało mi się tym motocyklem trzeć pod nóżkami po ziemi i powiem Wam, że to jest jeden z prostszych motocykli do robienia takich rzeczy. No, jest tutaj wszystko przewidywalne, niczym nas nie zaskakuje. Bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny motocykl, właśnie też dzięki temu zawieszeniu. Jedna tarcza hamulcowa z przodu, ale przy tej masie motocykla w zupełności wystarczy. On waży 185 kg, zalany, więc no słuchajcie, no jest to po prostu lekka konstrukcja. I teraz to, co pytacie też bardzo często, jaka tutaj jest wysokość siodła i czy on się nadaje dla kogoś, kto jest trochę niższego wzrostu. Ja mam 1,75 m. No to oczywiście no dla mnie ten motocykl jest po prostu bardzo łatwy, jeżeli chodzi o wysokość siedziska, to jest 79,5 cm, można go jeszcze odrobinę obniżyć. Mamy tutaj zaprzyjaźnionych motocyklistów, którzy i motocyklistki, którzy wybierają właśnie ten motocykl jako swoje pierwsze Ducati, z tego względu, że jest bardzo łatwy, jeżeli chodzi o adaptację wysokości i umożliwia właśnie tym drobniejszym jeźdźcom, żeby sobie z nim bez problemu poradzić. Więc Scrambler Icon, Scrambler Ducati Icon, podstawowa wersja. Ale to nie wszystko. Kolejny Scrambler, czyli Ducati Scrambler Nightshift. Ten sam silnik, to samo zawieszenie, ale zwróćcie uwagę, szprychowe koła, jednocześnie bardziej cafe racerowa kierownica obniżona, więc tą pozycję również będziemy mieli troszeczkę bardziej sportową, obniżoną. Lusterka także nawiązujące do stylu cafe racer, no i obszywana skórzana kanapa. Generalnie przepiękny motocykl, jeżeli ktoś lubi takie konstrukcje klasyczne, ale właśnie w takim kafe racerowym tonie, to no myślę, że będzie zachwycony. Bardzo wygodny motocykl do jazdy z dużo bardziej sportowym zacięciem. Więc Scrambler Nightshift w przepięknym kolorze również tutaj na Was czeka. I na koniec wersja taka najbardziej dopieszczona, najlepiej wyposażona Scramblera, czyli Scrambler Four Turtle. Oczywiście również zbudowane na bazie tego samego silnika, tego samego zawieszenia. Przy czym tutaj na stanie mamy wydech od Terminoni, przepięknie wyglądający, bardzo fajnie brzmiący. Jednocześnie znowu troszeczkę inna kierownica, pośrednia pomiędzy tym w Iconie i w Nightshifcie.
takie same kierunki jak w Night Shifcie. No i na stanie mamy tutaj Quick Shifter, bo możemy mieć w Ducati Scrambler Quick Shifter w każdej wersji, jeżeli chcemy. Full Tartar dostajemy go w pakiecie. No i przede wszystkim kolor, który wyróżnia nas, pokazuje, że to jest klejnot wśród scramblerów, czyli właśnie Ducati Scrambler Full Tartar. To są te różnice, podobieństwa już znacie. Zachęcam Was do tego, że jeżeli nie jeździliście jeszcze nigdy na Ducati Scramblerze, żeby przyjść, przejechać się na którymkolwiek z nich, będziecie mieli już wtedy świadomość, jak zachowuje się ten motocykl, ile frajdy on daje podczas jazdy, jaki łatwy jest w prowadzeniu i przede wszystkim po prostu jak fajnie spędza się na nim czas. Ducati w taki sposób właśnie oferuje swoje scramblery jako kwestia lifestyle'u bardziej niż konkretnych modeli i myślę, że to jest bardzo udany kierunek. Więc zapraszamy Was do Moto Mio na Zakopiańską 171A w Krakowie, żeby przetestować scramblery, zobaczyć jakie to są fajne motocykle. Jeżeli macie o nie jakieś pytania, koniecznie zadajcie je w komentarzach albo po prostu przyjdźcie tutaj do naszego salonu. Zapytajcie Krzyśka, Krzysiek na wszystkie Wasze pytania odpowie. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o tych motocyklach, jeżeli chcecie więcej takich filmów, obserwujcie nasz kanał, dajcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnych filmach, a ja tymczasem biorę jednego z tych scramblerów i lecę spędzić fajny dzień.